O jakiej dramatycznej sytuacji u Jadwigi Barańskiej donoszą media? Dlaczego mąż nagle opuścił chorą żonę? Jako komentarz powiem, że pani Jadwiga od jakiegoś czasu ma poważne problemy zdrowotne. Aktorka najpierw mierzyła się z pękniętą kością biodrową, a potem doszły jeszcze problemy ze wzrokiem. Jak teraz czuje się gwiazda nocy i dni? Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak są związani już ponad 66 lat. Poznali się na egzaminie do łódzkiej szkoły filmowej. Siedemnastoletnia wówczas Jadwiga została odrzucona na egzaminie i nie dostała się do szkoły przez jednego z egzaminatorów, Jerzego Antczaka. Swoim bełkotem przyczyniłem się do tego, że oblała egzamin. Wydawała mi się brzydka, chuda i niezdolna. Na szczęście za rok zdała z wyróżnieniem, bo kto wie, czy byśmy się jeszcze spotkali, wspomniał Jurek po latach w życiu na gorąco. Od tamtej pory Barańska i Antczak są nierozłączni. Dlatego ogromnym zaskoczeniem było pojawienie się reżysera bez żony na pewnej uroczystości. Pan Jerzy został doceniony przez środowisko polonijne oraz swoich studentów i uhonorowany nagrodą za kształt twórczości. Reżyser pojawił się w Los Angeles w klubie kultury imienia Modrzejewskiej, gdzie miał odebrać wspomnianą nagrodę. Niestety nie było z nim jego ukochanej żony, Jadwigi Barańskiej, którą nagle musiał zostawić. Jest mi bardzo przykro, że po raz pierwszy na tak ważnej dla mnie uroczystości jestem bez małżonki Jadwigi Barańskiej i syna Mikołaja. Serce mi pęka z tego powodu, ale wierzę, iż niebawem powróci ona do zdrowia. Pamiętajcie, nikt was tak bardzo nie kocha jak ja, mówił Antczak, odbierając nagrodę. Znajomi reżysera wyjawili, że Antczak otoczył żonę wyjątkową opieką. Bierzy dzielnie opiekuje się ukochaną żoną wraz ze swoim synem. Dostarcza jej niebywałej energii i siły. Jadzia jest otoczona czułą, przepełnioną miłością. Nie wyobrażają sobie, aby mógł się nią zajmować ktoś inny niż oni. Mają swoje zasady, chcą się sobą opiekować w domu. Są niezwykle dumni i niezwykle skromni. Z godnością znoszą nerwową atmosferę. Jerzy bardzo cierpi, że jego żona zaczęła nie domagać. Do tej pory byli przecież nierozłączni, zdradzili znajomi pary w rozmowie z shownews.pl. Problemy zdrowotne Jadwigi Barańskiej Przypomnijmy, że Jadwiga Barańska na początku września 2023 roku miała poważny wypadek. 88-letnia Gwiazda Nocy i Dni upadła bowiem na kamienną ścieżkę, a także straciła przytomność. Aktorka trafiła pod opiekę wykwalifikowanych specjalistów, którzy szybko udzielili jej pomocy. Zrezygnowana aktorka nie chciała przyjmować leków ani poddać się rehabilitacji. Wówczas Jerzy Antczak w promującym wpisie przekazał fanom aktorki, w jakim jest stanie. Liczył na ich wsparcie i słowa otuchy. Tak też się stało. Listy, komentarze i setki wiadomości od fanów podniosły Barańską na duchu. Poczuła chęć do życia, co niezmiernie ucieszyło męża, który dziękował fanom i tak pisał o przemianie aktorki. To, co się wydarzyło dzisiaj w niedzielę, jest rodem z metafizyki. W drodze powrotnej zjadzi opadła apatia i czarne myśli. Nieoczekiwanie powiedziała Nie poddam się tak łatwo, będę walczyć do upadłego. Sprawiała wrażenie innej osoby. Po powrocie do domu zjadła z apetytem obiad oraz przyjęła bez oporu wszystkie lekarstwa. Wyraziła zgodę, aby trzy razy w tygodniu przychodziła pielęgniarka w celu rehabilitacji. Niestety wkrótce barańską dotknęły kolejne problemy. Tym razem chodziło o wzrok. Kochani przyjaciele, dzisiaj Jadzia była w szpitalu na badaniach stanu jej oczu. Niestety stan obu oczu jest dramatyczny i wynosi 50%. Lekarze Instytutu Steina, który jest najlepszym tego rodzaju obiektem na świecie, rozpoczynają dramatyczną walkę o zatrzymanie dramatu ślepoty. Jadzia znosi wszystko z pokorą siostrem i i błagała mnie. Abym niczego nie ujawniał publicznie, pisał Jerzy Antczak we wpisie na Facebooku kilka tygodni temu. Dziękuję, że jesteś. Subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.